jakie uczucie Pani towarzyszyło na, no w tym momencie, kiedy pojawiła się Pani na scenie? W ogóle wejście do Teatru Kamienica jest dla mnie ogromnie wzruszające. Odkąd nie ma Emiliana, to tak jak nawet powiedziałam dzisiaj na scenie, ja mam wciąż telefon do Emiliana wpisany i jakoś nie przyjmuję, że go tu nie ma. Zresztą on jest tutaj tak odczuwalny, a dzisiaj myślę, że tutaj naprawdę krążył wśród nas. No jest to ogromne wzruszenie, ale zarazem wspaniałe spotkanie, bo wszystkie osoby, które dzisiaj pojawiły się, nie tylko na scenie, ale również goście, nasza publiczność, to były wszystko osoby ściśle związane z Kamienicą, więc wszystkie anegdoty, które naprawdę absolutnie spontanicznie padały tutaj ze sceny, ponieważ tego w ogóle nie było w scenariuszu. Tak naprawdę, mówię szczerze, nie wiem, czy oberwę za to, ale tutaj nie istniał żaden scenariusz i wszystko to, co się działo, było najbardziej z serducha, jak tylko być mogło, także myślę, że Emilian byłby szczęśliwy i myślę nawet, że historie, anegdoty opowiadane tutaj na scenie również bardzo emilianowe i również by mu się podobały. Najpiękniejsze w tym wszystkim było to, że wy tak wspaniale się zjednoczyliście. Nie tylko na scenie było mnóstwo przyjaciół, ale także na publiczności. I też, z tego co się dowiedziałam, jesteście tutaj tak naprawdę pro bono. Z miłości do teatru i z miłości do Emiliana. To jest tak, że był jeden telefon, że jest organizowany jubileusz i w zasadzie kiedy i o której. Także to była bardzo szybka, bardzo szybko się tutaj wszyscy zorganizowaliśmy, spotkaliśmy się. No oczywiście pretekstem jest przede wszystkim jubileusz. Też mi się w głowie nie mieści, że to już jest 15 lat. No i oczywiście książka o Emilianie. Jeszcze jej nie czytałam, tylko na razie trzymałam w ręku, więc wiem, że już świątecznie będę wiedziała, co będę czytać. Ale najpiękniejsze spotkanie, ja to uwielbiam. Tym bardziej, że teraz też jestem w takim czasie, jakbym też kilka miesięcy tam pożegnałam swojego ukochanego profesora, mojego mentora, mówię tutaj o Krzysztofie Jaślarze. Emilian również był w tym gronie, tak jak Wojciech Siemion, więc jakby dla mnie są to teraz takie spotkania, takie wspomnienia są dla mnie bardzo ważne, bo troszeczkę jakby dla mnie ten czas się zatrzymuje i ja mam też czas się przyjrzeć wielu historiom, które tak naprawdę dopiero dzięki chociażby takiemu spotkaniu jak ten dzisiejszy wieczór, to nagle mam dużo takich odsłon, coś mi się nagle rozświetla, co gdzieś tam było zapomniane, w jakiejś tam szufladzie siedziało, gdzieś tam zakurzone, a nagle okazuje się, że jest. Także dla mnie to są bardzo ważne spotkania.